Objętość stożka wysokości h i promieniu podstawy 3 razy mniejszym od wysokości jest równa. Czyli zobaczmy, mamy wysokość h i promień podstawy 3 razy mniejsza, 3 razy mniejszy, czyli 1 trzecia h. No i teraz musimy objętość uzależnić od h. Objętość stożka to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość, czyli to jest 1 trzecia. W podstawie mamy koło o promieniu jakimś tam, czyli razy pole koła, czyli pi r kwadrat razy nasze h. Czyli to jest 1 trzecia, możesz tutaj w nowej linijce, 1 trzecia razy pi razy nasz promień, to jest 1 trzecia h do kwadratu i razy h. Czyli mamy 1 trzecią pi razy, tu jest 1 dziewiąta h kwadrat razy h, czyli to jest 1 trzecia razy 1 dziewiąta, 1 dwudziesta siódma h kwadrat razy h, to jest h do trzeciej pi. 1 dwudziesta trzecia, 1 dwudziesta siódma h do trzeciej pi. 1 dwudziesta siódma h do trzeciej pi, odpowiedź D.